W zbliżeniu witam bardzo serdecznie Kasię Miller, witam bardzo serdecznie. Katarzynę Miller. Lubię być Kasią. Lubisz żyć Kasią, tak. a ja lubię Kasię. <głos> <głos> lubię Kasię. Kasia, psycholog, psychoterapeutka, filozof, tak. czy raczej feminatywy. feminatywy filozofka. Feminatywy, tak. E, filozofka, psycholożka, <noise> jeszcze jak wróżka. No, jesteś prawie wróżką, <noise> bo mówisz jak żyć. Jakby masz takie intuicje też, które chyba. Intuicjonistka. Po... Tak, intu... tak. <laughs> I, iluzjonistka. Tak, tak. Iluzjonistka, ale wróżbitka, to nie wiem. Natomiast na pewno jesteś też już artystką śpiewającą, artystką tworzącą pieśni i muzykę. No tak, nie jest... wiem, czy się roztańczasz w, trasie, w trakcie występu. Ja się, się roztańczałam, już jestem troszkę za ciężka. Roztańczałam się kiedyś całymi nocami po prostu, ale szczególnie tango. Kochałam, och, Boże, słuchaj, to, tanga, to tango. to jest... Ja bardzo lubię twój twoje piosenki. Chcę mieć z tobą tango. No? To bardzo, bardzo Nocne to wcipne. tango, kochanie. Tak, tutaj, no, mamy twoją najnowszą płytę, drugą, mm -hmm. drugą, I, i chcę pogratulować, bo po raz pierwszy zetknęłam się z twoją twórczością artystyczną i przede wszystkim teksty mnie ujęły, bo jesteś dobrą poetką. Ja wiem wydałaś no też dwa tomiki. Cztery wierszy. tomiki cztery wierszy tak, tak, tak. Z Tobą tak. nigdy nie jest na bieżąco, bo ty wydajesz więcej niż Remigiusz już O, to dużo powiedziane naprawdę. Od 70, ale no no. pewnie masz już. Ale z 50. książek też mam nieźle. Nie, mam 35, no na przykład, czy już nie będę mam szczęście. No to tak jak Bonda, tak, tak, Kasia. Tak. 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 Okej, okay, więc chciałeś coś powiedzieć. <gry> Czy ja coś chciałam powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć, że te, wiesz, te wiersze i, i, i teksty towarzyszą mi po prostu od bardzo dawna. No, rzeczywiście piosenki pojawiły się w takim późniejszym moim wieku i myślę, że to była, nawet wiem i czuję, że to była taka nagroda od mojego organizmu, wiesz, całego za to, że, że żyję tak jak, jak czuję, jak jak chcę, jak potrafię, że jestem w tym prawdziwa i otwarta na nowe, no to przychodzi wtedy coś. Aha. No ale ty masz też bardzo ciekawy głos. A, dziękuję. Bo wiesz, szukałabym tutaj w klimatach Stasi Celińskiej, która Mówią mi najgenialniej to na tak, świecie prześ... zaśpiewała Wa Warszawa. Tak. Kocham Cię Warszawo. Munika Staszczyka, to polecam, ale też chyba jesteś w klimatach takich bluesowych. Uwielbiam blues. Kto był Twoim? O, wiesz, jak... Kobieta, która była Twoją idolką? Moje... Billie to Holiday simon, Nina Simon, z... Nina simon kocha mnie. no W ogóle to są głosy. Billy Holiday mi jest niezwykle bliska, tak? ale też w ogóle, w ogóle czarne kobiety i w ogóle czarny blues, a czasem nawet ten wiesz, archaiczny, taki najbardziej. Mm. Prosty. No chciałabym, marzyłam właściwie całe życie o tym, żeby mieć taki głos, który by był szalenie charakterystyczny, wiesz, bo poznają mnie ludzie, Marianna Facebook ma no no, fajny głos, bardzo, no, tak. tak. Teraz kocham Bessie hard, nie wiem, bez Hart. Mhm. Taka kobietka, która śpiewa ze swoim facetem, on się nazywa ładnie Bonamassa, mhm. Joe Bonamassa i zawsze są razem na nagraniach. I ona ma taki mocny Przejmujący. I wiesz, jak śpiewa, to czujesz, że w tej kobicie to wszystko jest, jest. i no że tak ona jak tym się dzieli. Tak. Cezaria Eworek, tak, tak, tak. To czujesz, że to ona śpiewa o sobie, że to przeżyła. Nie przejmuje się też wyglądem po prostu sobie. Och, Ewora, to w ogóle jest kulowa <laughs> swego się, życia. Ale ty się chyba też nie przejmujesz. Ja bym wyglądem. na boso tylko nie wyrobiła, bo minuszki marzną, ale bardzo ją podziwiam, naprawdę. Aha. Ja się nie przejmuję, nie. 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 To znaczy, przejmowałam się bardzo przy wypuszczaniu pierwszej płyty. No bo jak miałam koncerty przedtem, takie ileś lat tak trochę sobie podśpiewywałam w różnych klubach, bo lubię śpiewać intymnie, wiesz, w takich grupach kilkadziesiąt osób, żeby było, no to, to tak po prostu, no co mi wyszło, to mi wyszło. A potem myślę, Matko, ja to wypuszczę. Wszyscy jak będą chcieli, oczywiście, bo jacy wszyscy, to się tak zawsze mówi, wszyscy usłyszą. Żeby wszyscy usłyszeli, byłoby bardzo przyjemnie. Myślę, Boże, wyda się, nie? Wiesz, Aha. jak człowiek robi coś, mając lat bardzo Aha. dużo. To jeszcze... A potem się doc... zaczęły takie różne teksty. Pani, każdy pani też śpiewa? Aha. Wiesz? Ja, ja Ciebie rozumiem, bo pamiętam, jak ja zaczęłam publikować w szpilkach, to te wczesne szpilki to jeszcze. Boskie były. Tak. Po chwil leży Jacek Janczarski, Zębaty, tak. te czasy Marysia Czubaszek. I ja tam zostałam dopuszczona do, do kilku publikacji. I potem taki artykuł się pojawił. E, Spikerka pisze. No, prawda, się, że w ogóle umie pisać. Tak. Wiesz, że w ogóle tak, pisze. Tak, Spikerka tak, pisze, tak. ale ty też ryzykowałeś swój, Ryzykowałam. Le, tak, swój tak, autorytet tak, tak. zawodowy. Tak, tak. No, ale Większość, większość reakcji. Nie powiedziałabym, że odniosłam jakiś spektakularny sukces. Znaczy, sporo osób mnie, jak dla mnie, to sporo osób mnie słucha i niektórzy, czy niektóre, nawet niektórzy, chwalą i lubią. I powiem Ci, najbardziej to mnie na przykład ucieszyło, jak jedna. Moja klientka powiedziała: Mój synek pani słucha bez przerwy. I on ma kilkanaście lat. No to to wiesz, jest w ogóle, to jest jakiś, to jest niebywały sukces dla mnie. E, oczywiście, osoby, niektóre starsze mówią, że cudownie, bo to to takie trochę jak stare piosenki, bo to jest i tekst, i muzyka jest jakaś taka do, mhm. wiesz, do, do przyjęcia. No, ja oczywiście układam to, co mi w dłuższych śpiewa, czyli to, co słuchałam Ale od dziecka, nie? Skąd się w tobie wzięła muzyka? Czy ty grałaś na instrumentach? Nie umiem grać na niczym, żałuję ty ogromnie. Jak nie znam nut. <gry> układam melodię w głowie i potem śpiewam muzykom i oni zapisują. Aranży robią muzycy. Tak. To? Ja jestem tak zwany, taki, wiesz, mhm. jak to się mówiło, zapomniałam. Ale, ale, ale chodziłaś do filharmonii. O, tak, kochałaś tak, chodziłam. O operę, i kocham tak? wszelką muzykę. Jakieś rodzinne tradycje. Tata śpiewał przepięknym barytonem romanse rosyjskie. Poza tym czasy, kiedy ja się wychowywałam, to były czasy, kiedy się śpiewało. No, oczywiście na obozach i na wyjazdach, wiesz, takich harcersko-kolonijnych, no to się zawsze śpiewało przy ogniskach. Natomiast Kiedyś śpiewał przy stole, przecież. E, 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 to, to było coś. Nie śpiewał tak, przy stole. Tak. Mama tak. też śpiewała. Mama też śpiewała, aczkolwiek nie tak chętnie i nie tak odważnie. Tata śpiewał i bardzo był chętnie słuchany. Miał naprawdę ładny głos. I no poza tym, wiesz, ja, ja przez to pamiętam różne wiesz, mhm. Teksty. Zresztą pamiętam wszystkie, bo dzieci ład zapamiętują łatwiej. Tak, a to musiałaś być uroczym, ślicznym dzieckiem. Ja byłam może nie to, że ślicznym, ale fajnym dzieckiem. Ale chyba ja... ślicznym. No, no bo dziękuję, nie masz śliczną. Dziękuję, ślicznie. Sama jesteś <śliczny> przepiękną kobietą. E, ja uważam zawsze, nawet napisałam kiedyś, że lepiej być ładną niż piękną, bo piękne kobiety mają trudno. Z różnych powodów. Owszem. Tak, są podziwiane i pragnione, ale mają trudno. Więc taką po prostu taką przyjemną, że tak. Urodę mieć najlepiej, łatwą. I wiesz, yy, yy, i było ważne to, że ci wszyscy rodzice yy, moich, nie, odwrotnie, moi rodzice mieli z przyjaciół młodszych od siebie. Bo sami byli młodzi duchem. I w związku z tym ja byłam w tym gronie całym znajomych takim dzieckiem, które było przyjęte do, właściwie do grona Prawie dorosłych. Mnie tam, wiesz, rozmawiali ze mną, mi się. Byłaś. Byłam, byłam. Co tam będę ukrywać? Kurczę? Od, od maleńkiego? Od małego. Wcześniej się nauczyłaś sama pisać Dokładnie, i tak dalej. Tak, tak, tak. Szko sama. tak, absolutnie. A pytanie, czy, czy ty jesteś zdiagnozowana? Jesteś jakimś... No bo wydaje się, że jesteś no, neurotypowa, skoro... No, może nawet tylko ADHD, to wiesz... Ma... Słuchaj, nie byłam zdiagnozowana w stronę ADHD, no to jest zawsze... Znaczy w szkole było trudno ze mną, nauczycielom, niektórzy mnie uwielbiali, tacy co to ale lubią... Nadczynna wiesz. Biłaś, tak, tak. Ale nadczynna byłasz. Tak, ale tak, ale potrafiłam przeszkadzać, bo umiałam, w pierwszej, drugiej klasie wszystko umiałam. No to co oni mi tu będą pokazywać, Straszne. no wiesz, no to nudne, nie? Ale, ale dzieci cię lubiły? Tak, Z zawsze. Taką mądrą? Tak, tak, tak. nie, Aha. ja byłam w y, dobrych grupach, tych takich, wiesz liderskich grupach byłam. W ogóle, no, przewodnicząca na przykład z obozu, wiesz, jakaś tam, nie wiem, samorządu. Samorządu nie chciałam, bo to był typ no zajęć, który mnie nie interesowały. Nie. Ale na przykład zakładałam teatr, zakładałam, wiesz, właśnie takie grupy wieczorne, taneczne w różnych miejscach. No w ogóle. Pisałaś kronikę, tak. nie, nie szkolną? Nie, nie. I, klas... I nie pisałam pamiętników. Nigdy. Nigdy. Nie. Ale wiersze zaczęłam pisać na studiach. A może dlatego nie pisałaś pamiętników, masz taką dobrą pamięć. No już teraz nie. <gry> <gry> ale miałam, tak. Wiesz co, bo z tą <gry> pamięcią to jest jednak jakaś granica pojemności. Pokoiku ty... mi się popsuło bardzo. Masz Okej, okay, ale. Poza COVIDem masz, masz nie tylko swoją pamięć, swojego tak, życia, ale tyle żyć. Na pewno było niezwykle ciekawe, ale jeszcze masz tyle innych rzeczy. Tak, tak, to jest I fascynujące. Zła, słabe to słowo żyć, prawda? Ty tyle innych żyć. W sensie język polski bywa wspaniały, ale bywa też dziwny. Oh. <laughs> e jak, jak tę pojemność, jak, jak z tym żyć, prawda? No oczywiście to się przerabia na psychoterapii, bo rozumiem, że ty jako szanujący się... Oczywiście byłam psy w psychoterapii prawie całe życie. Superwizja. Tak, superwizja to jest troszeczkę co innego, co innego, choć też bliskie terapii własnej, ale sama własna... W ogóle zaczęłam pracę od tego, że to mądrzy... Mądrzy koledzy. Powiem szybciutko, jaki był mój początek. Usłyszałam od ciekawe. mojej przyjaciółki, że była na treningu psychologicznym, to wtedy do, po prostu się pojawiło dopiero. Tak, to byłeś I w liceum? Czy... Byłam na studiach, na początku studiów. Czyli na filozofii tak. i psychologii. Wtedy na psychologii. A filozofię zrobiłam po psychologii, chodziłam. Hmm. I ona mi wiesz, to fajne jest, i opowiedz mi powiedziałam do niej. I ja mówię, Jezu, to dla mnie, to dokładnie dla mnie. Natychmiast poleciałam na taki trening i natychmiast zaczęłam go prowadzić. I ci, co prowadzili, mówią, ty, co ty taka ważna jesteś? Masz dzień i rób go, rozumiesz? Dali mi cały dzień, to wtedy tydzień trwało, to były długie takie. No i ja poprowadziłam i oni mówią, ok, przychodzisz do nas, do zespołu, rozumiesz? To było. Ja, w... jak to opowiadam, to mam dreszcze. Ja w to... tym momencie znalazłam. Mm -hmm. Swoją drogę, swoje życie, swoje przeznaczenie, że tak powiem. Ta filozofia to też było coś bardzo ważnego, bo marzyłam zarówno o psychologii, jak i o filozofii. Mm -hmm. No i później kolejna cudna rzecz, bo mi się spotykały same, no, bez przesady, kochani, żeby to tak nie wyszło. No właśnie, bo Dużo dobrych się rzeczy, lubić, bo właśnie. Prawie, to nie o to chodzi, słabo ale, było. ale bywało, bywało Była słabo. paskudnie, oczywiście, tak, tak. jak w każdym życiu. Ale na psychologii przyszedł do nas zrobić zajęcia z etyki pan filozof z filozofii doktor zapaśnik cudny i mówi Pani Kasiu, Pani przyjdzie do nas na seminarium do profesora etyki, bo my właśnie składamy nową, to przyszłam i zostałam na filozofii. Rozumiesz, to, bo on poczuł, że, że ja jestem jedyną osobą tam z tej całej grupy, która czytała, lubi i obchodzi mnie to. Ale Więc przychodziły mi takie rzeczy. Rozumiesz? Przychodziły ci to, to, to wielkie szczęście. Tak. Ale to też chyba trochę ta twoja intuicja, tak, o której tak, często tak, wspominasz. Tak, Natomiast tak. czy to jest w ogóle prawda, że psychologię, filozofię studiują osoby często? <noise> Które mają problem świra ze sobą. Na przykład. <laughs> na przykład świra. Słuchaj, najzdolniejsza dziewczyna na moim roku, genialny web po prostu, na trzecim roku schizofrenia pełna. Zdarza się to i jest myślę sporo ludzi. Ja nawet widzę teraz czasami ktoś mówi, a ja będę zdawać na przykład ja wie raczej, nie zdawaj, mm. <laughs> bo pójdziesz tam po co innego niż warto. Y, y, z, trochę ludzi Naczej ma pójdź taką na nadzieję. Inaczej pójść najpierw na psychoterapię, mm. i po paru latach zobaczymy, prawda? Zobaczysz sam. Tak. Natomiast y, wiesz, no, pewnie, że można mnie zdiagnozować na różne sposoby, jak każdego człowieka. Natomiast mam poczucie, że ja naprawdę do tego się wiesz, nadaję po prostu. To jest... Nie, Ja nie mówiłam w sensie rejeratywnym. Tak. No, no. Jak to? No, to, to? Ciekawili mnie ludzie, przychodzili, wiesz. Y, i Właśnie i dorośli ze mną gadali. Mhm. To nie jest tak, że jak to są takie dziewczyny, które że wszyscy mi się zwierzały, a wtedy pytam się, od komu ty? Ja nie, bo ja mhm. też się, ja się wymieniałam z ludźmi. Wiesz, Ale kiedy to... zaczęłaś swoją psychoterapię? Czy to wynikało z Od zawodów? razu na... po tej pierwszym treningu. Mm -hmm. Powiedzieli mi y, ci ludzie, którzy mnie przyjęli, że tak powiem, do zespołu, powiedzieli: Ale najpierw pójdziesz na swoją psychoterapię, dwa miesiące tam byłam. To wtedy jeszcze były czasy rasztowa, mm -hmm. taki słynny ośrodek, tak bo... żeby to zacząć, było. tak. I to, tak. Było, to było bardzo ciekawe przeżycie, taki dobry background, wiesz. I później już byłam zawsze w terapii jakiejś. Mm -hmm. Bardzo wielu zresztą, bo to jest ciekawe, poznać różne szkoły. Bo ich jest mnóstwo. Tak, no, bo ty jesteś jungistką. Ja jestem jungistka, ale też jestem egzystencjalistką, to znaczy mhm. te, ten taki najbardziej otwarty styl w pracy w psychoterapii humanistycznej. Ty miałaś różne traumatyczne przeżycia, o których czasami wspominam wspominasz, pomimo, że jednak za bardzo się rozgadywać na swój temat nie lubisz raczej. Ja albo opowiadam nie o sobie po to, żeby ludzie wiedzieli, że wszyscy są zwykłymi ludźmi po prostu. I miałaś te traumatyczne przeżycia z mamą, która tak. ciebie nie akceptowała tak. i ciebie właściwie wbijała w jeden wielki tak. kompleks. Potem, no, twoje różne decyzje, które typu nie będę miała dzieci. To była związana z mamą, ta decyzja. Z mamą. Tak. tak. Czy, ta czy ta pierwsza psychoterapia pomogła Ci w tym. Wiesz, co, co by to znaczyło? Pomogła. Czy pomaga, sama sobie pomogłaś? Pomaga to. Yy, yy. Chodzi mi o coś takiego. Czy celem pomocy miałbym na przykład być to, że chcę mieć dzieci? To nie, bo ja zawsze nie chciałam mieć dzieci. Ja sobie po prostu bardzo jestem zadowolona, że nie mam dzieci, co niektóre pani oburza. Choć ta, no, e, pamiętam, tak, pamiętam straszny tak, hejt. Niech hejt raz, tak, tak. Ale to duży. takiej jakby no, rozmodlonej tak części. Tak zwanych wspaniałych mateczek. Pani. Pozdrawiam <laughs> Panie serdecznie. Rozumiem, że dla was jest to rzecz po prostu najważniejsza w życiu. Dla mnie co? dzieci w ogóle są najważniejsze. To jest bardzo trudny w ogóle. Tak, ale chodzi o to, żebyśmy my te dzieci jednak wychowywali mądrze. E, I mam poczucie, że nie mając dzieci, jednak co nieco na ten temat umiem, aczkolwiek się staram w tych. Wiesz, przestrzeniach się za bardzo nie poruszać. Pracuję z dorosłymi, bo, bo uważam, że fajnie jest pracować z ludźmi, którzy płacą za swoją wiesz, terapię, bo, bo już ich stać i wiedzą jakby też, co im w tym życiu do dzieci, co im potrzeba. Do dzieci trzeba, bardzo uważam, że dzieciom potrzeba specjalnego, e, jak to powiedzieć. Zwrócenia uwagi w naszym kraju, ale nie tylko, na to, czego one potrzebują. Bardzo potrzeba, bo to jest nasza przyszłość, to jest w ogóle wszystko. Ale się tym nie zajmuje. Ale ty miałaś doświadczenie samobójcze. Tak. Mówiłaś tak, o tym. Tak. A, a dlaczego? Jaki mama, wszystko mama. Pretekst był jeden, jeden, duży pretekst mama. Powód to nie pretekst, to powód. By, tak. tak, powód. tak. I, I w jaki sposób chciałaś to zrobić? E, dziewczyny się trują. A, miałaś zaplanowane... <noise> tak, miałam zaplanowane krucizny. od paru miesięcy. Miałam, ja, to była ciekawa historia Chciała w ogóle. się truć stopniowo? Miałam, raz rasa dobrze, tylko mama wróciła z delegacji wcześniej, a wyjeżdżała <noise> dużo, więc jednak ja Bozia uznała... Śmieję. A śmiej się, to teraz to już jest nie, <noise> temat, wcześniej. o którym rozmawiamy. Bardzo sama sięgnęła po krucizny. Tak, e, miałam przygotowane, bo mój chłopak miał mamę e, chorą psychicznie. Ona miała takie... Duże, że tak. On i podbierał to. Sam się tam trochę, że tak powiem, czasem podkręcał. Ja nie. Raz mi dał. No tak, żeby nie poszła w tą stronę. Ale idź w każdą w stronę, w, w której jeszcze nie byłaś. To, ja myślę, że to jest bardzo cenne, że ty w ogóle czasami jednak mówisz o sobie. Tak, Uchciałam tak. Chciałam tak. się o to zapytać później, ale tam mama, mama. Nie no, mówię, bo, bo po pierwsze, no przecież dlaczego mam nie mówić, to jest raz, wiesz, jak ktoś mi się kojarzy i przypomina. Tak samo jak mówię czasem ludziom o innych ludziach, mówiąc, że ktoś kiedyś coś, prawda, bo to też jest szalenie uczące dla innych. Nie wszyscy chodzą na grupową terapię, żeby posłuchać, co się dzieje w innych ludziach. A to ja by bardzo mówisz, zmieniło to... nasz punkt widzenia. Ja tylko derupową teraz już wyłącznie. Tylko. Tylko, mhm. tak. E, chyba, że moi starzy klienci dzwonią, Kaśka potrzebuje. Nie, to proszę mhm. bardzo w ogóle, bo to jest moja. No, tam już jest moje serce, i wszystko w tych kluczach. Tak, i odpowiedzialność, i troska. E, czekaj, co to ja chciałam opowiedzieć, A to że tak, mój chłopak. Do tej się zbliżamy, Mój chłopak ale... mi po prostu, rozumiesz, przyniósł. Myśmy razem mieli popełnić samobójstwo. To były, wiesz, myśmy się spotkali. E, takie dwie dusze. On też był filozof, już w szkole bo no to w szkole wszystko się działo. Egzystencjalizm. E, no, trudniejsze rzeczy on przerabiał. Ja nawet dzisiaj się zastanawiam, czy on naprawdę to kumał. Wiesz? <noise> Imponował mi niezwykle, bo on tam, wiesz, Leibniz, Wittgenstein, no w ogóle takie już nazwiska tak, Ale też był taki tak, ale też smutny, ale chłopak. O Jezus, wiesz, no po jeszcze prostu. Jeszcze jak wyglądał. Jakoś. Fajnie wyglądał, miał loki, wiesz, był taki smukły i taki asteniczny. I, dżinsy, I tak mnie kochał. Koniec. Wiesz, to to jest w ogóle, a ja go tak kocham. No to jest w ogóle piosenka tamte, jest jedna piosenka, mhm. która gdzieś się około tego kręci. Ta pierwsza pamiętam miłość. jak czy bym ci gdzieś poznała, czy bym ci gdzieś poznała, bo ja wiem, pamiętam, że szalałam, mhm. bo szaleje się, kiedy się, gdy się niczego nie wie, a wszystkiego się chce. Ten trochę I to trochę tak, głos. Tak, tak, a ty, to ty sobie jakoś pracujesz? Nie, na tym, to taki, taki, taki masz, Ale co, za dużo papierosów? Ja w ogóle nie palę. Nigdy? Nie, nie w siódmej klasie przez miesiąc. Czy <śla> tatusiu. Nie śmiem zapytać, ale nie tylko od palenia się ma taki głos, wiesz. No, masz podejrzenia? Nie, nie. Tak Czy pewność? Delikatnie. no to Wódeczka? Wróćmy. Nie. Właśnie a propos. Mam parę ciekawych opowieści, tylko nie chcę, żeby się taki natłok zrobił. No, i ten chłopak mi te lekarstwa mamusi, które były mocne psychotropy, bardzo. I ja je tak trzymałam. I najpierw właśnie się umawialiśmy, że razem, a potem ja pomyślałam, że nie, że po pierwsze ja nie wiem, czy on się zdecyduje. Po drugie, że to jest moja sprawa, że ja chcę skończyć moje życie, bo ja już nie byłam w stanie dłużej cierpieć z tego powodu, że z mamą jest tak źle mi i jej ze mną też, bo to przy, w obie strony idzie. No, i to tyle. Ale przygotowywałam się, to uważam, że jest ważne. Ja byłam w tym w sumie dorosła. Wiesz, to była decyzja. 14 lat miałaś. Tak, więc... tak. Byłaś I tak dorosła. i żegnałam się, tak, tak, byłam dorosła pod pewnym względem. Mhm. E, żegnałam się z parkami w Łodzi, bo jestem z Łodzi. Żegnałam się z miłymi ludźmi, których lubię oczywiście. oni nie wiedzieli. Robiłam coś tam po raz ostatni, kupiłam coś za całe pieniądze, jakie miałam, najmodniejsze buty, jakie wtedy były, żeby się nimi nacieszyć. Mam się się bardzo nie podobały, oczywiście. No i wiesz, tak jakby słoneczny dzień, trawa, wiesz, to wszystko było ważne. No i później, no fajnie, wyjechała to chlub teraz, wiesz. I pamiętam bardzo dobrze ten moment. Kiedy się już naćpałam tych wszystkich, to poszłam się do łóżeczka i mówię, no to żegnaj życie. A jednak. Wzrusza mnie to, co teraz mówię, żegnaj życie, bo przecież je też kochałam. Hmm. I jak potem pamiętam okropny stan, że jak mi tam wiesz, to tylko to pamiętam, bo to przecież byłam kompletnie nieprzytomna, że ta, tam jak czyszczą żołądek, to tam taką hmm. wsadzają rurę Aha, do rurę. samego środka, do żołądka, żeby tak. go. I tylko to pamiętam, że się tłukłam z ludźmi, bo mi coś strasznego robili. Tylko to pamiętam. No ale później się już obudziłam w szpitalu i mi się, o Jezus, nie udało mi się. Trzeba będzie zrobić drugi raz. Wiesz, to była pierwsza myśl. Po czym mamusia moja biedna kochana, bo ja mam też dla niej dużo, wiesz, serdeczności hmm. oprócz tych. Takiego jak tak, współczucia. współczucia Takiego i zrozumienia. Bardzo Zrozumiałe. dużo, jak dla drugiej kobiety. I ona mi, słuchaj, przyprowadziła taką psycholożkę. Boże, cóż to była zagroza. O, matko Boska, wiesz, ja sobie wtedy pomyślałam, no nie, no po prostu. Uff. Prostota psychologiczna uf, była. No, takie, wiesz, taki beton, wiesz, taki kompletny brak, wiesz, kontakt. No Szkoła niemiecka. a wow, chyba, tak. No, no Ale i tak. tak a mam nie... się powiedziała, tak, to dlatego, żeś to zrobiła, że ci pierścionka tego, co ci się podobał, nie kupiłam. I ja pomyślałam sobie, no kurde, już, już nic nie pomoże. Rozumiesz, to znaczy. Nic nie Chciałam zapytać, czy mama była aż tak. Um, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle. Tak, głupia. Ograniczona. Nie była. Ograniczona, ograniczona nie w sensie, tak. że tak. jeśli chodzi o wiedzę, tylko w tych tak. regułach, Słuchaj. jakich wtedy musiała być, powiedziałabym, patriarchalnie Dokładnie. ograniczona była. Aż tak. I to była ograniczona bardzo przez swoją mamę. Wiesz, ja dzisiaj, ja bez przerwy widzę kobiety bez refleksji, inteligentne. Rozumiesz rozróżnienie? W ogóle bardzo dużo ludzi się szybko czegoś nauczy, wiesz, łapie pomysły, ma, jest twórcza, a nie chwytają kompletnie, wiesz, nieempatycznie, kompletnie bez feelingu do uczuć, kompletnie niegłęboko. No tak jest, no są, są różni ludzie bardzo. I ona po prostu, wiesz, czytała dobre książki, miała cudownych przyjaciół, nauczyła mnie mieć przyjaciółki, mnóstwo pięknych rzeczy mi pokazała i robiła, była cudowną kobietą dla innych. Ale potrafiła przytulić i pocałować? Nie. Nie, nie, nie przytulała. Owszem, czasem mnie tam gdzieś pomiziała, ja nie chciałam, żeby mnie dotykała, bo to było dla mnie tak, wiesz, to odruch ciała był taki. Hmm. No tak się działo, zresztą wiesz, no a z ojcem od razu wszystko cudownie, ona z kolei z tatużem miała niedobrze. Męśliwie... Tak. No tutaj, no tak, tak, tak. Was, taka, co podniesiesz pokryweczkę nad jakąś rodziną, to dziwne rzeczy się dzieją, nie? Ciekawe. Co chatka, co zagadka. To jest. Na szczęście tata tak. był bardzo A tata, tak, tak, tata był ciepły, normalny, fajny, pogodny facet, chociaż po obozie koncentracyjnym podziwiałam naprawdę. Tak. No, i śpiewał pięknie. Tak, tak. Ale gdybyś miała powiedzieć, jakie Twoje decyzje były dla Ciebie najważniejsze? Tutaj oczywiście odnoszę się nie tylko do sfery prywatnej, ale też tej zawodowej, bo, bo są takie kamienie milowe. Te, pierwszy to ta psychoterapia, na którą Poszłaś zaczynając Już, tak. studia, ale są też takie odkrycia naukowe czy wewnętrzne, prawda? Olśnienia. Mówisz, że jesteś osobą mm. trochę magiczną. Może ja mam masz, dużo olśnienia. Może masz olśnienia, masz wizję. Mam, mam dużo olśnienia. Może mam. Jesteś, wróżką. Mam. jesteś wróżką. No w jakimś sensie tak. Powiem Ci też, że był moment w moim życiu, odwrotnie trochę niż pytasz, że zdecydowałam, że nie pójdę na pewno w stronę Ezoteryczną, bo mam takie, że tak powiem, wiesz, dostałam od świata czy od czegoś tam różne dotknięcia. Przynajmniej to nie moje. Nie moje, ja jestem psychoterapeutką, czyli tu, na Ziemi, to co my mamy, czym dysponujemy, na co mamy świadomy wpływ, no lub nie mamy oczywiście, ale chcemy mieć decyduję, że nie będę, wiesz, mam też bioenergię silną, taka jestem. No, w ogóle fajnie wyposażona w różne Ale jakie rzeczy. Ale cielśnienia czy miałaś e, tak konkretnie chciałaś, O no, to opowiedzieć. trudno bardzo powiedzieć, wiesz, miałam nie wiem, jakieś obecności, wiesz, koło mnie jakieś zdarzenia, które się tak układały, że były wiesz nie chcę też tego jakby ja prze... Wiem, wiesz, ja wiem, ale to no jednak jesteśmy we współczesności, już zupełnie inaczej podchodzimy do tego. Inaczej, tych ale y ale. to, co się <noise> dzieje, z, słuchaj, z fizyką kwantową, Aha. to, co ona odkrywa. Na przykład, przed jeszcze, jeszcze jak byłam już terapeutką, trochę się podśmiewano z myślenia pozytywnego. Które co jakiś czas falami wraca do ludzi na świecie. No, twoja fala była bardzo pozytywna. To jest takie określenie, myślenie pozytywne, które mówi, że myśl stwarza rzeczywistość. Aha, ha, 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 jak będziesz chcieć, to będziesz mieć. To nie jest oczywiście całkowicie prawda, ale ostatnie badania mózgu pokazują, że dokładnie, bardzo prościutki przykład. Jeżeli ci smutno i zrobisz banana z ust. Mhm. To twój mózg słyszy już, czy dowiaduje się jakimi swoimi drogami, prawda, przez synapsy, że się pojawił uśmiech, bo to znaczy i już jest inna w środku taka, jakby nie wiem jak to, wiesz, nazwać, bo ja nie jestem neurofizjologiem, bo mnie to nie obchodzi, tylko jestem właśnie intuicyjnym uczuciowcem, więc mózg już wie, że się uśmiechnęłaś i jest o ileś to mi przypomina o teoistycznej medytacji Aha. uśmiechu. Tak. Uśmiechu na organy wewnętrzne. Tak, to jest dość to jest to. podobne. To jest to samo. Oni już to, to, wiedzieli. to <noise> wiedzieli. Oni już wcześniej. to wiedzieli. Oni tak, dużo I Jung to wziął. Tak. Wiesz, on to ze wschodu wziął strasznie dużo. Ty wiesz, że jemu przez jakby to powiedzieć, jego jakieś kanały podyktowano i on zapisał zapiski pewnego Micha nie pamiętam jak on się nazywał. Kompletnie cudzym słowem, no tak, wiesz, i tak. tekstem. No genialne. Tak, tak. Nie genialne. wiem czy, czy, czy akurat no i Kwantowa to... to wytłumaczy, ale. Pewnie niedługo tak, niedługo, <laughs> bo za jakiś tak, czas. Tak, tak, tak. No. Te lęki w To jest dla nas ciągle inteligencją. No. E... Kiedyś spotkałem się z takim pytaniem skierowanym do Władysława Bartoszewicza, nie moim, to Michał Komar go tak zapytał o, o takiej książce, w wywiadzie Rzece. Aha. Skąd pan się taki wziął? <grych> to jest piękne pytanie, pomimo że proste, no, nie jeden dziennikarz czy, czy jakiś mędrzec powiedziałby, bo co za infantylne pytanie. Świetne pytanie. Świetne pytanie, bo ono jakby zaczyna ciąg. Tego, skąd się wziąłeś, dlaczego taki jesteś, Ty jesteś psychologiem, i teraz jest taka sytuacja, że przychodzą do ciebie pacjenci, na pewno miałaś wielu indywidualną. Oczywiście. Pewno na pewno miałeś wielu... Wielu miałem pary też, i powtórzę, tak. Na pewno miałeś bardzo, na pewno miałeś wielu indywidualnych też pacjentów, którzy widzą taką. Kobietę z aurą serdeczności. E, czy to dobrze działa na pacjenta? Ośmielająco. Tak, tak. Zdecydowanie Aha. przede wszystkim wiesz to nie jest tak, że ja to sobie wymyśliłam. No ja to mam po prostu, mnie ludzie obchodzą, e, fascynują. A są tacy psychoterapeuci, których nie? Oczywiście. Obchodzą? Nawet tacy co że się boją ludzi. Oczywiście, I w ten so, sposób ja, przepracowując sobie ja miałam też. Leki. Tak. Ja miałam też długi etap, kiedy uczyłam psychologów pracy, wiesz, terapeutycznej czy treningowej, bo to tak trochę zamiennie czasami. No to się napatrzyłam na takich, co to pewne tematy, jak ktoś powie, chce się zabić na przykład, albo jak ktoś powie, y, y, nie znoszę pani, bo pani jest, wiesz, nie do wytrzymania, a ja tu jestem w ściech, to oni po prostu w ogóle ich nie ma już. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Wiesz, to co prawda, to wiesz, jak ja ich uczyłam, to to były dosyć młode osoby, ale ten background był, wiesz, już taki. A we mnie był zawsze, ojej, to zróbmy coś z tym, wiesz, to ciekawe, to ważne. Znaczy, pewnie, że się boję różnych rzeczy w życiu. No, ale to ta energia. Jak każdy, ale do człowieka. Optymizm. O Jezu, wiesz, to jest taka ciekawość też wielka na zasadzie. No, ja mam poczucie, oczywiście, co jakiś czas jestem znużona, zmęczona i ostatnio nawet zmniejszyłam ilości pracy, bo już, jak to powiedzieć, no, ma się swoje lata. Na razie jeszcze o nich nie opowiadam, ale niedługo zacznę. Jesteś w radosnym kwiecie. <laughs> to <Ta>, prawda. <śmiech> <śmiech> ale wiesz, ale jak mam na przykład grupę nową, Wiesz, Aha. co tam się będzie działo, ile z dziewczyn będzie refleksyjnych, to właśnie to, do czego wracam, bo z nimi się cudownie pracuje po prostu. Ile wiesz, jaka ta grupa będzie cała? Na przykład kiedyś była grupa, gdzie osiem dziewczyn miało oboje rodziców alkoholików. Słuchaj, to, to, było, to była fantastyczna grupa, ale to było tak. Ciężkie dla całej grupy, ale żeśmy sobie z tym tak pięknie poradziły. A jak ty później to przerabiasz? bo ja później te smutki, te. Ja traumy. wychodzę bardzo zmęczona, ale ja nie biorę tego na siebie. Mhm. Masz jakąś technikę? Chciałabym tak wybrać na siebie. Mam również. własną wewnętrzną taką, że to jest. E, obchodzi mnie osobiście, bo ja w ogóle pracuję sobą też, oprócz tego, że mam, wiesz, doświadczenie i. I pewne procedury, których się uczymy i które można sobie potem doskonalić, czy sprawdzać, czy się uczyć następnych różnych, to ja jednak pracuję sobą, bardzo ufam w swoje uczucia, w swoją relację. I tak jak mówisz, no ludzie mi potem mówią, że wiesz, nie wszyscy do mnie chcą, nie wszyscy ze mną się dogadają. Mhm. To jest cudowne, ja mówię zawsze znajdź swojego. Tak jak masz mieć swojego, wiesz, chłopa, babę, czy przyjaciół, nie? No ty masz chłopa. O, Ty masz to. swojego chłopa i podoba mi Buko. się jak o tym chłopie mówisz, ale nie wiem, czy jemu się podoba. Znaczy, jemu bo... czasami mówi, nie mów o mnie. A chłop do tego stopnia się twój, ekonomista, tak? Introwertyk. O, jest totalny. Totalny introwertyk. On do totalny. tego stopnia śledzi twoje poczynania. A skąd? Że wie, co o nim mówisz. Na znaczy, całe nic znaczy Nie mówisz strasznego, ale... Tak, ale ja czasami wiem. by się troszeczkę ze złością. może. Bo jak ja, jakaś kobieta, tak? wiesz, mówi tak... Ten mój chłop to mi tam w ogóle nic tam nie tego, nie, nie chce wiesz na przykład, nie chce się zajmować tym co ja, o to jest najlepszy przykład, nigdzie ze mną nie wychodzi. Ja mówię, mój od lat kochana, wychodź sama, baw się dobrze, daj mu spokój, niech siedzi sobie w domu, albo jak on pójdzie na przykład do mamusi i by chciał, żebym ja z nim poszła. Ja mówię, ja nie pójdę kochanie, chociaż kiedyś chodziłam, oczywiście ja się tym bardzo chciało. I on mówi: No tak, nie pójdziesz ze mną nie podtrzymasz, mnie nie kochanie, to twoja mam. musisz się ze sobą sam poradzić. Ale będę się cieszyła, jak wrócisz. Tych, tych instrukcji e, obsługi, prawda, chłopa. Tak. Rozumiem, jest chłopa, baby. E, to synowej. teraz prowadzi do synowej. Dlaczego teraz do synowej? Ty, ty w ogóle byłaś synową? Tak, dwa Bo razy. Jesteś... Oficjalnie dwa razy. Oficjalnie. Tak. I, I musiałaś, że tak powiem, z pierwszą synową, którą Pierwszą teściową, którą szalenie lubiłam, świetnie sobie radziłam. Ona nie była łatwa i inne dziewczyny by miały z nią kłopot, ale ja sobie świetnie z nią radziłam, bo ja się po prostu w ogóle jej nie bałam i czułam, że to jest w niej taka, taka mała dziewczynka, która bardzo chce różne dobre rzeczy robić. Mhm. Na przykład nam kupowała coś, co nam kompletnie nie było potrzebne, ale za to było drogie. Wydawała, mówił, wiesz, no nie kupuj nam, bo to, to, wiesz. I ja mówię, wiesz co? Musimy inaczej zastosować My to. W ogóle zawsze znajdywam tak zwane antygry. Powiemy i tak. Wiesz co? Na Piotrzkowski, bo na mieszka w Łodzi. Jest taka na wystawie tam niedaleko od ciebie taka koszula. To akurat by była ta, dobra. Nie kupiła i przestała, Rozumiesz? To jest. Jak sama, to tak. Ale Jak... taka za mądra synowa, no bo ty jesteś mądrą synową, byłaś i jesteś. Byłam, już nie mam żadnej już nie teściowej. Ma. Tak, e, ale już nie taka, mam. która, wiesz, no zawsze potrafi odpowiedzieć. No krótko mówiąc, to nie wiem, da radę z taką synową? Słuchaj, e... czy ta druga teściowa na To co ma, trudniej, była, ma mąż wiesz, trudniej ma mąż niż miała teściowa, bo ja potrafię być, wiesz, ja jestem niedźwiedzica, To jest takie zwierzę. Co to, wiesz? Jest ciepłe, futrzaste, no, ale jak patnie... Waga jesteś, tak, waga, waga horoskopiczna, tak, waga tak, jesteś, także... Tak jak A mój może skorpion, i trafił swój na swojego Matko Boska. No dobrze, no ale to co z tą teściową? Dlaczego teraz cię wzięło Słuchaj, na Słuchaj, mnóstwo dziewczyn cierpi z powodu teściowych. Mnóstwo, nie masz pojęcia ile. To nie muszą być dziewczyny zamężne, wiesz, tylko mają teściową, no jak mieszkają z facetem, prawda? Jak mają z nim dzieci czy dziecko, jak, jak się z nim widują Nawet te latami. Najmłodsze twoje tak, pacjentki tak, bo mają One już mają do z czynienia z kobietami 50-letnimi, prawda? Albo 40-iluśletnimi, które są młodymi kobietami w porównaniu z teściowymi naszymi. Chcesz powiedzieć, że one już nie powinny być takie. No nie powinny być ja takie. Ja też bym chciała, żeby nie były. A jednak. Tak, tak. A Wiesz, jednak. co to jest tak, że pewne rzeczy się epidemiologicznie z pokolenia na pokolenie przesuwają, i ludzie nierefleksyjni, ciągle przypominam o tym. Mm -hmm. nie wyciągają wniosków. Wiesz, na przykład taka teściowa może pamiętać, że jej teściowa była dla niej niemiła i że ona cierpiała i zupełnie bez, wiesz, refleksyjnie robi to samo do swojej, bo, bo na przykład jej się ona nie podoba. Mm -hmm. wiesz? Bo na przykład się z nią nie czuje łatwo. Bo na przykład jest zła, że synek już, prawda, albo bo na przykład jest zła, że taką sobie wybrał, prawda, a nie taką, co ona by chciała. a Wiesz, i mm -hmm. ulewa się to, wiesz, i to się robi takie Eww. A synowa może być, bardzo może być trudna wredna. dla może. teściowej. Może, hmm. może, tak. No to jest jakiś współzawodnictwo. – Oczywiście, może być. <gry> Ale gorzej z tymi teściowymi czy z synowymi? – Wiesz, co tego nie powiem, bo to wiesz, prawdę mówiąc, wiesz, jak zależy od... Y Wiesz, Od tak zwanej osoby. A z teściami też można mieć. Z teściami no. też można mieć, tak. Bo ty nie pisałaś. Ale no. ja, ja się raczej wiesz, nie zabieram zapisanie o facetach za dużo, bo to nie chłopy to robią. Mm -hmm. Ciągle brakuje takiego, wiesz, dużego. E, jakby powiedzieć... Myślisz, że chłopo chłopie napisze dobrze? No, jest paru chłopów, którzy o chłopach dobrze piszą. Czyli głęboko, Jacek Masłowski jest mądrym człowiekiem i głęboko pisze i ja wiesz, ja bym się z nim tam oczywiście czasem posprzeczała, ale to dlatego, że jestem kobita, ale, ale z, wiesz… Nie no, naprawdę... Jacek jest wyjątkiem. Jest... No to jeszcze tam, ja wiem, no, jest paru panów, <słuch> którzy robią grupy męskie. Wiesz, no, mhm. trzeba przyznać, że Wojtek Ech, też ty... nie głupi facet, nie, a tak. od lat. Też <laughs> znany, Taki tak. ciepły. I, I tam wiesz, mhm. jest um, Zbyszek Miłoński, który robi grupy dobre męskie. E, coraz więcej facetów pisze o facetach, mhm. trochę jest z zagranicznej literatury, no, no dobrze, ale tam... marzę o tym, żeby mężczyźni prowadzili falangę terapii męskiej. Tak, tak, bo to w sumie jednak mężczyźni nadal tak, ku naszemu cierpieniu, tak, mówię o tak, kobietach, tak. Y, no, rządzą tym światem, no i tak. widzimy I jak co się rządzą, dzieje. jak rządzą, widzimy, tak jest. Jaki jest stół tak, tak. tak. no jak Teraz, jest teraz troszeczkę nam będzie może lepiej, ale globalnie jest to horror. Dokładnie. Horror. E, wiesz, ja mówię do dziewczyn, no jesteście solą ziemi, gdyby nie wy, to by świat już dawno się rozpieprzył, bo przecież ci chłopcy by go po prostu... Wiesz, wysadzili, bo to takie ciekawe i ładne. Natomiast weźcie się bardziej za decyzje pewne ważne, ale oczywiście też jednocześnie panowie weźcie się za swoją wrażliwość, którą macie, nie? cudowną czasami, tylko bardzo ukrytą no, i bardzo chowaną. Ale to o facetach chętnie piszesz, kiedy piszesz o seksie. Bo ty w ogóle bardzo lubisz pisać o seksie. Lubię, lubię. Lubię I też ludzi lubię rozluźniać seks, na rozumiem. temat seksu, tak, tak. Dalej lubisz seks. Dalej lubię seks, bo seks to jest duża przyjemność. No to Bozia nam po to go dała, żebyśmy mieli, prawdę, prawdę mówiąc, jak się dobrze złożyć za darmo, coś niezwykle przyjemnego, fascynującego. No przecież to jest przeżycie naprawdę graniczne. Dobry orgaz to jest rewelacja po prostu. No tak, szczególnie tak. Nie taki... mówiąc o tej przytulności seksu, prawda, która mhm. ludzie bardzo. Jest fajna książka, 17 powodów nieseksualnych uprawiania seksu. My bardzo potrzebujemy seksu, ponieważ w tej cywilizacji mamy za mało dotyku, hmm. za mało takiej zwykłej bliskości, czegoś takiego, że wolno by było, wiesz, się tak popcierać o siebie, no po prostu. Dotykanie ludzi szalenie jest leczące. To wiadomo. Mówiłaś o tych org orgazmach, które się powtarzają i powtarzają. No to akurat mistrz toistyczny czy ja dużo o tym pisał. Oni w ogóle na tym też się znali już wtedy. <laughs> Trochę się znają, tak. Ale powiedz, jak długo ten seks może trwać i przynosić tyle radości? Forever? No wiesz, to zależy od człowieka, to znaczy. Mhm. Ale nie ma takiego musu, bo nie ma wiesz musu. na czym polega. Nie mam, żeby nie było musu. Ale tak, tak, ale rozumiesz, że ludzie czytają twoje instrukcje, które są pełne radości, pozytywizmu. On, oni nie muszą wiedzieć, że ty też przeszłaś ja przez... Ja mówię, kiedy tylko się da, że ja też przechodzę ciężkie mm -hmm, rzeczy. Mm -hmm. I, I jak mówisz, no cieszmy się seksem, cieszmy się tym, to nie, nie powoduje w nich kompleksu. Widzisz, ja ci na to nie odpowiem, ponieważ... Raczej mówią mi ludzie, którzy mnie czytają czy słuchają, że ja ich rozluźniam. Nie mówili mi ludzie, że ja ich spinam albo że się porównują, nie mówią mi tak, a powiedzieliby, mam nadzieję. Mhm. Wiesz, e, najwyżej czasem ktoś powie, że wiesz, e, czy to pani zawsze taka pogodna była, ja mówię, nie, no czasami jestem strasznie smutna i w ogóle i mówią tak, wiesz, ale naprawdę nie mam takich. No Że za szybka jestem, to, to wiem czasami dla niektórych, bo, bo jestem taka, wiesz, że, że tak bym chciała. No, widzisz, wiesz, to przecież takie. No, no, no tak, dotknij, dotknij zobacz. Eee, wiesz. No, na to trzeba poczekać czasami, wiesz. Ja bym za szybka, no to wiem. Nie, nie, to nie chodzi Ale o to, żeby. Ja, ja mówię ogólnie, że, mam... że właśnie jak masz taką filozofię radości, z życia, ja, mam filozofię, wybieraj. Mhm. Wiesz, jest zdanie, to jest często mówię, są dwa zdania, które są takie same. Złe zawsze wraca, dobre zawsze mija i drugie. Złe zawsze mija, dobre zawsze wraca. Które wolisz? To ja wybieram. Ja mówię człowieku, masz wybór. Masz wybór. Dzisiaj jest brzydka pogoda, miałeś iść na wycieczkę, przygotowałeś sobie, wiesz, fajne ubranko lekkie, a tu leje. No, teraz siądź na chwilkę, i tak najpierw jesteś wściekły. Ku. Eje! Miała nie lać! Dobra, Wyzłość się chwilę. Powiedz sobie, dobra, co ja z tym mogę zrobić, i co chcę zrobić, i co potrafię? Mogę pójść w płaszczu przeciwdeszczowym. Jeżeli ktoś ze mną zechce też pójść w płaszczu i w kaloszach, i się cieszyć, bo deszcz też, też fajny. Mogę zostać w domu pod kocykiem. Prawda? Mogę sobie poczytać książkę, na którą nie miałem czasu, mogę zrobić przyjątko w domu, bo będziemy sobie gotować. No, zobacz, mogę powiedzieć tak, chromole, obrażam się. No twoja jest sprawa, szczęście. kochanie, mhm. twoja. Wybór tak. jest szczęściem. Zawsze wyboru. wybieramy. A dlaczego nam żal tych pięciu sekund, czasami pięciu, dwóch minut na zastanowienie, mhm. czym dysponuję i co z tego wybiorę. Zawsze czymś dysponuję. Zawsze. Y na koniec, y to tak, nie, nie na koniec, bo jeszcze <noise> chciałam powiedzieć, że będzie z tobą kalendarz. <noise> Och, powiedz <noise> kalendarz, pokaż. To będzie właśnie takie pokaż. złote rady. Tak których prostotę przekazu, a jednocześnie mądrość, jakoś to można połączyć, okazuje się, w Twoim wypadku. No, bardzo ja cenię. tylko w moim. Mam, Czyli... na, mam szacunek wielki do ludzi mądrych, którzy mm -hmm. potrafią prosto. Kalendarz taki cały jak ty: kwiaty, motyle, bo ty się tak jakoś właśnie radośnie ubierasz od dawna. Na czarno też lubię. Podoba mi się czarny też tak jak tak? dzisiaj. Tak bardzo. Mój czarny ci się podoba. Tak, klasyka. <noise> ja lubię Twoje Kwiaty. Także co, co możesz o tym powiedzieć? Bo... No, kochani, to jest napisane przy, przy specjalnie lepszy rok. Mm -hmm. Ten jest lepszy od tego, co był, a gorszy od tego, co będzie następny. Żebyśmy czuli, mm -hmm. używam często określenia coraz lepiej coraz bogaci, coraz fajniej, ponieważ coraz pokazuje. Że nie ma końca. Są takie maleńkie przyrosty różnych rzeczy, które w sumie dają potem prawdziwą zmianę, wiesz, taką, którą się już poczuje. Więc jeżeli mamy nastawienie na to, że jestem coraz starsza i coraz mądrzejsza, i coraz więcej kumam, i coraz więcej w ludziach odkrywam tego, co przedtem nie widziałam. Zobacz, ile się fascynujących rzeczy dzieje. Natomiast jak mam poczucie, że mi się coś psuje, kończy i w ogóle jest do kitu, to co zobaczę? Co odnajdę? No to, co sobie założyłam, prawda, więc to jest coraz lepszy rok i chodzi o to, że tam są takie różne wypisane święta, na przykład Święto Misia, prawda, albo już chyba jest jutro, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Święto Misia? Jest Święto Misia, są, jest Święto Pocałunków, co mnie urzeka po prostu, wiesz, jest Dzień Fajnych Chłopaków, no wiesz, takie są różne, przyjemne bardzo rzeczy. Aha. I e, oczywiście oprócz tego, że są tam oficjalne różne święta. Ale Boisz może się coś święto? robić. To rób to z lękiem, bój się i rób. I rób, tak, tak, tak. dokładnie. No. No, to super przewodnik. Bo... E, powiedz na koniec już zupełnie. Mm. E, Zadałem kiedyś takie pytanie profesorowi Januszowi Tazbirowi, wybitnie mądremu człowiekowi. O, o to czy kiedyś było lepiej. O kurde, to jest piekielnie trudne, trudne pytanie. pytanie. Piekielnie, bo bardzo dużo rzeczy Na, teraz myślisz, jest lepiej. Teraz jest lepiej. Dużo jak rzeczy, ale kiedyś było dużo rzeczy lepiej. To jest tak, że właściwie chyba trzeba ustalić tak, że każde czasy mają swoje, wiesz, zady i walety. Mhm. E, I że się nie da tego uniknąć. Dużośmy stracili, mam poczucie, i nie zyskaliśmy tego, co, co ja chciałam, żebyśmy zyskali, ale też no, jest wygodniej pod wieloma względami. Co, co nie znaczy, że wygoda jest zawsze najważniejszą wartością. Tak bym powiedziała. No. Tak, 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 I oczywiście. dobytek na przykład, mm -hmm. prawda? Dobytku mamy więcej, łatwiej go nam mieć w ogóle w tej chwili, takie mam poczucie. Ale Też to... coraz więcej wiesz, wpadamy w jakieś lęki, że Boże. Tak. Że tyle jest jakiejś nienawiści, tyle jest tych śmierci mm. przedziwnych, tyle jest samobójstw. To, te wszystkie to mnie dane... najbardziej przeraża i boli, że dzieci tyle jeszcze coraz młodsze jest. dzieci się zabijają. To jest. To jest... Ale też rodzice zabijają dzieci. Tak, matki, ale jeszcze rodzice zabijają całe rodziny. W ogóle ludzie mają, tak, mają bardzo dużo lęku, ale mają też taką, bo jeszcze sam lęk, to wiesz, zestawy rozwiązań takie okropne, takie tragiczne, ponure mroczne. E, oczywiście no jest też bardzo dużo ludzi, którzy się wiele już nauczyli, wiele zrozumieli i robią cudowne rzeczy. Tak. Więc wiesz, nie wolno oczywiście wylewać dziecka z kąpielą z kolei, prawda? Ale no nie, użycie ani łatwe, ani proste. No. To, jakby to powiedzieć, są chwile, kiedy jest cudne, prawda? I mamy wtedy poczucie, że to trwaj chwilo. Popatrz, ten, ten tekst jest od, od tak. kiedy? No, od zawsze. Tak. Trwaj chwilo. Chwila trwa chwilę, mm -hmm. no. ale cieszmy się nią i napełniajmy się nią, a potem będziemy mieli wiesz, ten background do tego, żeby znieść to, że ta chwila już nie jest łatwa ani piękna. Profesor Tazbier y, długo mówił, ale chodziło o to, że zawsze proporcje dobra i zła były podobne, bez względu na to, czy raczej uzależniając to od warunków, które działy się na zewnątrz. W różnych czasach te proporcje zła i dobra były takie same, więc ja liczę na to. to mówimy o takim ogólnowieszontologicznym takim sensie. Są ludzie, którzy doznali bardzo dużo zła i są tacy, którzy doznali dużo, dużo, dużo mniej. I to jest niesprawiedliwe w, wiesz... W takim subiektywnym i w takim osobistym, prywatnym życiu. Natomiast w globalnym zgadzam się z tym. Zawsze jest dobro i zawsze jest zło. Czyli naszym wyborem jest szczęście, nieszczęście, tak. i właściwie wszystko zależy od nas. <laughs> dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Wyciągnaj ze mnie różne rzeczy. A. Łatwo się do Ciebie <laughs> mówi i przyjemnie. Dziękuję. Dziękuję.